łącznie z 33 laureatów, którzy mają okazję podjąć studia na Politechnice Śląskiej. To myślę, że to bardzo cenna inicjatywa, którą już po raz siódmy powtarzamy, bo to siódma edycja tego konkursu. Dla uczelni to jest możliwość zachęcenia najzdolniejszych uczniów ze szkół średnich do podejmowania studiów w naszej uczelni, natomiast dla tych przyszłych studentów, dla kandydatów na studia możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w jednym z, myślę, że w tej chwili bardzo prestiżowych konkursów. Jest to też szansa pokazania potencjału Politechniki Śląskiej i dania po prostu możliwości wyboru kierunku studiów. Myślę, że nasza oferta jest na tyle ciekawa, że ściągniemy wielu absolwentów tego programu, tym bardziej, że oferujemy kontynuację tych działań w ramach programu mentorskiego Rozwój Skrzypek. Bardzo się cieszę, że też otrzymałem ten złoty indeks, ponieważ też zastanawiam się po prostu nad dalej kształceniem się w kierunku chemicznym, a tak samo słyszałem, że jednak Politechnika Śląska to jest ten, z tego co wyczytałem po prostu, że to jest ten jeden z najwyższych poziomów. I zastanawiam się, jakie studia wybrać i dzięki temu konkursowi myślę, że Politechnika Śląska jest teraz moim głównym zainteresowaniem. Mniej stresu na maturze, też jakby takie ogólne zadowolenie myślę z siebie, bo to oznacza, że jednak te 4 lata powiedzmy nauki dużo mi dały, że jednak faktycznie coś z tego wyniosłam i jestem po prostu z siebie dumna.